wiesz co, teraz, ja teraz czytam Żulczyka w Wzgórze Psów. Widziałam, że też czytałaś. Ważne jest dla ciebie właśnie, że jesteś w showbizie i są flesze wszędzie i w pewnym momencie ten właśnie oddech taki, poczytam dzisiaj książkę. Ważne to są dla ciebie momenty? No, dla mnie chyba ważniejsze momenty niż te flesze, bo w showbizie jestem od 12 lat i mam takie poczucie, że już trochę tutaj przeżyłam i że już wiem, jak to wygląda, jak... I wiem, że wiesz co, chyba raczej już mnie tutaj nic nie zaskoczy chyba. I że to jest trochę dziki świat, to nie jest wcale świat przyjazny. To też dzisiaj padło w programie, prawda, w pierwszym odcinku od jednego z uczestników, od Michała chyba i Piotra. I ten mój świat, do którego sobie uciekam, jest takim światem bardziej przyjaznym i spokojnym. Ja tam uciekam bardzo chętnie. I właśnie na przykład jak przychodzisz z takiej konferencji, już zrzucasz makijaż, to co lubi robić Agnieszka Woźniak-Sarek? Czy to jest Netflix? Czy to są książki? To jest Netflix. Co oglądasz teraz? Wiesz co, teraz nadrabiam dopiero ostatni sezon House of Cards. Jestem na drugim odcinku, jest mi wstyd, że dopiero się za to zabrałam. Ale mam jeszcze parę różnych seriali, które czekają. Tak, to jest Netflix i to, ja mam taką, wiesz, takie miejsce w domu obłożone książkami, kanapę z poduszkami. To jest miejsce, które uwielbiam ja i uwielbiają je też moje psy. I jak widzą, że ja tam idę z herbatą w tamtym kierunku, to one już biegną szczęśliwe, że będą leżały z mamusią i czytały razem. I tak, to są moje chwile relaksu i tak czekam, aż mąż wróci z pracy.